Piłka ręczna. Podstawowe przepisy gry. Piłka ręczna potocznie nazywana jest szczypiorniakiem. Jest to gra zespołowa dwóch drużyn, której celem jest zdobycie większej ilości bramek w określonym czasie. Jest to gra z prawem bezpośredniego kontaktu, w związku z czym wymaga od zawodników bardzo dobrego przygotowania fizycznego, psychicznego, jak i techniczno-taktycznego. W grze biorą udział dwie drużyny. W każdej znajduje się 16 zawodników, 7 na boisku, a pozostali to zawodnicy rezerwowi. Piłkę w czasie meczu można rzucać, pchać, łapać oraz uderzać. Bardzo ważne jest pamiętać, by nie dotykać piłki ani pod udziem, ani stopą. Zawodnik, który porusza się po boisku z piłką, musi ją kozłować. Jeśli złapie piłkę w dłonie, może wykonać 3 kroki bez kozłowania. Bramkarz, który opuści pole bramkowe, przejmuje funkcję zawodnika. Jeśli chodzi o czas gry, mecz trwa 2 połowy po 30 minut z 10-minutową przerwą. Podczas wykonywania rzutu do bramki zawodnik musi uważać, by nie przekroczyć linii znajdującej się 6 metrów od bramki. Gdy ją przekroczy, jest dyktowany rzut wolny dla drużyny przeciwnej. Natomiast w przypadku, gdy obrońca znajdzie się we własnym polu bramkowym w czasie obrony, sędziowie podyktują rzut karny, który wykonywany jest w odległości 7 metrów od bramki, a zawodnik wykonujący rzut znajduje się sam na sam z bramkarzem. Boisko do gry ma kształt prostokąta o wymiarach 40 na 20 metrów. Linie dłuższe to linie boczne, a krótsze są liniami końcowymi. Linie, które znajdują się pomiędzy słupkami bramek, nazywamy liniami bramkowymi. Po środku linii końcowych, na przeciwległych stronach boiska, umieszczone są bramki, których wymiary wynoszą 2 metry wysokości i 3 metry szerokości. W odległości 6 metrów od słupków bramek wyznaczone są łuki, które ograniczają pole bramkowe. Linię rzutów wolnych, nazywaną również linią 9 metrów, wyznacza się linią przerywaną. Jest ona równoległa do linii pola bramkowego i umieszczona w odległości 3 metrów od tej linii. Linia rzutów karnych oddalona jest o 7 metrów od linii bramkowej, natomiast linia, która ogranicza wyjście bramkarza podczas tego rzutu, znajduje się w odległości 4 metrów. W odległości 4,5 metra w każdą stronę od linii środkowej wzdłuż linii bocznej wyznaczona jest linia zmian. Piłka do gry powinna mieć powłokę skórzaną lub z tworzywa sztucznego. Musi oczywiście być w kształcie kulistym, a jej powierzchnia nie może być śliska i błyszcząca. Jeśli chodzi o obwód i ciężar, to tutaj są dosyć znaczne różnice. Dla przykładu drużyna męska, czyli panowie powyżej 16 roku życia, grają piłką o obwodzie między 58 a 60 cm, a wadze między 425 a 475 gram. Natomiast dziewczęta w wieku 8-14 lat i chłopcy 8-12 grają piłką o obwodzie w granicach 50-52 cm i wadze 330 gram. Drużyna piłki ręcznej składa się z 7 zawodników grających na pozycjach bramkarza, skrzydłowych, rozgrywających, kołowego oraz środkowego.
Bramkarz jako jedyny zawodnik może bez konsekwencji przebywać w polu bramkowym oraz opuszczać je w trakcie gry, stając się aktywnym zawodnikiem. Jednakże nie może powrócić do pola bramkowego, trzymając w ręku piłkę. Zawodnicy skrzydłowi, zazwyczaj prawo- i leworęczni, charakteryzują się bardzo dobrą techniką. Ich zadaniem jest oddawanie rzutów z bardzo ostrego kąta. Rozgrywający zajmują pozycje z lewej i prawej strony rozegrania. Zazwyczaj są to wysocy zawodnicy, bardzo skoczni, których celem jest oddawanie doskonałych rzutów z dystansu. Zawodnik kołowy, często też nazywany zawodnikiem obrotowym, gra w pierwszej linii ataku i skupia się na rozbiciu obrony przeciwnika. I tutaj nie ma zasady. Tą pozycję często zajmują zarówno zawodnicy drobni, sprytni, jak i tacy, którzy cechują się dużą masą i siłą przebicia. Zawodnik środkowy jest zawodnikiem rozgrywającym, który w największym stopniu kieruje grą, najczęściej ataku pozycyjnego. Jest też pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy trenerem a drużyną. Ubiór zawodników musi być jednolity dla wszystkich zawodników w danej drużynie. Oczywiście wymóg ten nie dotyczy bramkarzy. Strój składa się ze spodenek i koszulek, na których muszą być numery. Z tyłu numery na plecach powinny mieć wielkość minimum 20 cm, natomiast z przodu minimum 10. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swoim obwodem przejdzie poza linię bramkową do wnętrza bramki, a zawodnik wykonujący rzut lub którykolwiek z jego partnerów nie naruszył w tym czasie przepisów gry. Jeżeli piłka znajdzie się we własnej bramce, to należy uznać bramkę dla przeciwnika. Rzut na początku spotkania wykonuje drużyna, która w wyniku losowania wygrała rozpoczęcie meczu. Takie rozpoczęcie wykonuje się z środka boiska po sygnale gwizdka sędziego. W ciągu 3 sekund zawodnik musi wykonać rzut w dowolnym kierunku. Musi również stać jedną stopą na linii środkowej boiska, dopóki piłka nie opuści jego dłoni. W chwili rozpoczęcia każdej połowy wszyscy zawodnicy muszą znajdować się na własnej połowie boiska. Rzut rozpoczynający grę po zdobyciu bramki wygląda podobnie jak ten na początku spotkania. Jednakże wykonuje go drużyna, która utraciła bramkę. W momencie rozpoczęcia gry zawodnicy drużyny przeciwnej mogą znajdować się na obu połowach boiska, ale w odległości nie mniejszej niż 3 metry od zawodnika wykonującego rzut. Jeśli piłka przekroczyła linię boczną całym swoim obwodem, wówczas wykonuje się rzut z linii bocznej. Wykonuje się go bez sygnału gwizdkiem i w miejscu, w którym piłka przekroczyła linię boczną. Zawodnik wykonujący rzut musi stanąć jedną stopą na linii bocznej, dopóki piłka nie opuści jego dłoni. Rzut od bramki wykonuje bramkarz, który opanował piłkę w polu bramkowym lub gdy piłka przekroczyła linię końcową po dotknięciu jej przez bramkarza lub zawodnika drużyny przeciwnej. Rzut wolny przyznawany jest za niezgodne z przepisami postępowanie zawodników lub bramkarza, również w momencie, gdy popełnione są błędy w grze z piłką, za rozmyślny rzut piłką np. za linię końcową lub boczną boiska, za grę pasywną czy też za zachowania niesportowe. Rzut wolny wykonywany jest bez gwizdka sędziego, zazwyczaj, i z miejsca dokonania przewinienia. Jeśli to miejsce jest między liniami 6 i 9 metra, wówczas rzut wolny wykonywany jest z linii 9 metra.
Rzut karny przyznawany jest głównie za niezgodną z przepisami interwencję zawodników lub gdy drużyna będąca w sytuacji pewnej do zdobycia bramki została tej sytuacji pozbawiona w wyniku interwencji kogoś nieupoważnionego do przebywania na boisku. Zawodnik wykonujący rzut karny powinien wykonać rzut w kierunku bramki w ciągu 3 sekund od gwizdka sędziego. Takiemu zawodnikowi nie wolno dotykać ani przekraczać linii rzutów karnych tak długo, dopóki piłka nie opuści jego ręki. Pozostali zawodnicy muszą znajdować się poza linią rzutów wolnych. Podczas wykonywania rzutu karnego bramkarz może swobodnie poruszać się w polu bramkowym, o ile nie przekracza linii wyjścia bramkarza, czyli linii 4 metrów. W piłce ręcznej występuje stopniowanie użytych przez sędziów kar. W zależności od wagi przewinienia czy też częstotliwości jego występowania, może to być ostrzeżenie, może to być dwuminutowe wykluczenie lub dyskwalifikacja. Mecz piłki ręcznej prowadzi dwóch równorzędnych sędziów głównych, którym pomagają sędzia sekretarz oraz sędzia mierzący czas. Sędziowie to osoby upoważnione przez odpowiednie władze sportowe do nadzorowania prawidłowego przebiegu meczu. Sędziowie czuwają nad przestrzeganiem przepisów gry, mają prawo i obowiązek sygnalizowania wszystkich niezgodnych z przepisami zachowań zawodników. Prowadzą oni zawody przy użyciu gwizdka.